Wyglądasz jak z filmu Godziny. Szczególnie teraz. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. Ty sama o sobie tyle wiesz, co nic. Nic! Dwa cycie, proszę! To nie jest home decor hall. Nie wiem. Tipsów nie mam, kilometrowych. Otworzyć nie mogę. Ale tak trochę zaciągasz, jakbyś miała. Jakie to jest to zakręcie z Harry'ego Pottera? Zależy jakie. Masz... A wagę dobra? Nie, a wegeta do kotleta? Nie, to powinno być, jak niektórzy gotują, to zakręcie mogłoby brzmieć a wegeta kedabra. Nie, nie, nie! Przepraszam. Proszę o wsypanie fasoli. Zapraszamy Was dzisiaj na taki trochę gadany, troszeczkę może będzie śmieszkowo, ale z nami to nigdy nic nie wiadomo, bo zazwyczaj zamulamy dupy i nie ma nas czego się pobrachać, nie, Monikata? Powiedz sama. Kurde, Karyna, normalnie masz się z czego pobrechać. Kurwa, ja poszłam dzisiaj, wiesz, kupiłam kurde fasolkę, myślę sobie, pobrechamy się, nie? No i się pobrecham, nie? Pobrechamy, nie brechtamy. Brechtać się to już kurde się w latach 90. mówią, brechtaj się. Wiekasz się, czy trzeba z tą chodzić? Nie rozumaj tej mamy, nie przytałować. I patrz, dzisiaj pijemy wodę. Tak, pijemy wodę. A zawsze pytacie, skąd jest nasza piękna biżuteria, więc jeśli byście się zastanawiali, skąd jest mój krzesło Hogger na szyję, to tutaj wyjedzie wam nasz ostatni holum weksowy. A w ogóle to cześć. A właśnie, siedzicie i nic nie gadacie, człowiek nawet nie wie, kiedy cześć powiedzieć. No właśnie, ile można? Wiecie, jak to jest mieć kogoś w towarzystwie, kto nic nie mówi i ty tylko mówisz? A lubisz pogadać, lubisz mordę otworzyć, lubisz dwa słowa powiedzieć i dwa słowa usłyszeć. Troszkę sobie tam dziamny. No bo... nie, ale niekoniecznie takich, co to wiecie. Zadzwonią, pytają tylko o swoje problemy, ale się nie zapytają o nic o was. Właśnie. Troszeczkę pojemy, troszeczkę pogadamy o tym, jacy są ludzie. A ludzie są, jacy są. Ludzie są, jacy są, ludziom niewiele się marzy. Zawsze mi się wydaje, że tam jest mało ją, krótko śpią, ale nie może być ją, skoro chodzi o słowo jedzą. Mało ją! Będę ją. Będę jeła. Burger. Burger. Burger King czy burger? Nie, Jack Burger. Burger. Tak, Jack Burger, czyli ten nielubiany chłopak Kelly Bradshaw. Ja kochałam bardzo. Boże, był jakiś burger. Ale on nie był burger, tylko on burger. Burger. Jack Burger. Yeah. To ten, co pokazywał tak do telefonu, jak dzwoniła była żona. Nie wiem, czy też tak macie, na przykład jak Julia ma depresję, zabijam ją w kot, odpalam od pierwszego sezonu Seks w Wielkim Mieście i tylko donoszę popcorn i wino. Jak ja mam depresję, to chcę oglądać Skazanego na bluza. Dla mnie takie filmy działają antydepresyjnie. Tak. Czy to świadczy, że mam coś z czachą? Zacznijmy jeszcze od tego, żebyście przypadkiem zasubskrybowali nasz kanał, dali nam lajka i zostawili komentarz. Właśnie. Dlatego, że nie komentujecie nam nic, a nic! Ja tu widzę nowe komentarze od nowych osób, a to ze starymi osobami, a co z tymi, które jeszcze u nas nie były? Dlaczego nic nie komentujecie? W ciągu dwóch dób odpowiadam na wszystkie komentarze. W ciągu dwóch dób. W ciągu dwóch dób, Maika, nie? Dupę. Pytasz, kiedy poświęcę ci trochę czasu? Po dwóch dupach. Kupiłyśmy, bo ja kocham Harry'ego Pottera od zawsze. Jeśli pytacie, czy ja byłam takim dzieckiem, które od 4 rano czekało na otworzenie kwieciarni z książkami, czyli księgarni, to tak, byłam takim dzieckiem, żeby kupić, żeby pierwsza już tylko mieć książkę. Julia zawsze się ze mnie śmiała, ale została przeze mnie zmuszona do obejrzenia wszystkich filmów z Harrym Potterem. No i... tam przecież były fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. My kupiłyśmy takie właśnie fasolki. W tyskaczku. O takie. Nawet na opakowaniu jest opisane,
że są cztery nowe smaki. Widziałyśmy, że wszyscy na YouTubie mają generalnie te, już to nagrane i wszyscy już jedli te fasolki, a my na nie wiem, co, ale wiecie co? Strasznie mnie ciekawi, czy śmierdząca skarpeta idzie prawdziwym śmierdzącym soksem. A właśnie, bo... A właśnie, bo... Może dlatego, że o stopę mi zahaczyło po drodze. Wiecie, jest tutti frutti, jest też limonkowa, karmel popcornowy, banana smoothie, ale są też stinkier spraye. Schimmelleser Käse. Niemiecki język to zawsze taki delikatny język. Käse. Losujemy i jemy, słuchajcie. Maszyna losująca jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. Bęben maszyny losującej jest pusty. Mój bęben też jest pusty. Żółty. A żółty to może być albo glut, z tego co pamiętam, ale on jest taki cały żółty, a tutaj jest żółty i żółty, widzisz? On jest bardziej żółty czy mniej żółty? A ja mam jaki kolor? Brązowy. Albo karmę dla psa? Myślę, że pudding czekoladowy to będzie. Dobra, ty pierwsza. Czekoladka. Zepsute jajo? O! Tak! Widzicie, bo trudno jest kolor odróżnić, bo one są takie podobne. Dobra, dalej. Następuje zwolnienie blokady. A żeby ci się z Bóg trafił. O Jezu, zielone. To będzie albo trawa, albo limonka. Też mam zielone. trawa cytrynowa. Albo nie, cytrynka, limonka. Wiem. No nie czujesz? Nie czuję. To jest, jak do pierdu, to jesteś przyzwyczajona. No to nie, to ja takiego nie mam. Trawa. Nie smakuje ci jak koszona trawa świeża, tak? Nie, tylko paliłam trawę. Ale nie. Jak były te zbiory, nie? Nie wiem, nie mieszkam na wsi, to nie wiem, kiedy są zbiory trawy. Zbiory trawy, kurwa! Jakie one tępe, te dziewuchy! Jakie one mają być? Te studenty, jak one takie głupie! Jak one się na te studia dostają, jak one tak ciężko myślą? Pomarańczowe. Co to może być? No albo pomarańczowe, albo pokaż. Brzoskwinia? Ja będę miała karmę dla psa. Ale poczekaj, bo tutaj jest jeszcze taki pomarańczowy, to będzie chyba ten. Albo bananowe smoothie, albo ryba zepsuta. Kurwa! Ryba! Ja pierdolę, to jest naprawdę obrzydliwe! O Boże! Bo tu! To śmierdzi jak... Stara, zepsuta ryba w puszce metalowej. Jakbyście lizali puszkę po karmie dla kota, taki z... Nie, gorzej. Co to jest? Ja nie wyplułam. Co to jest? Już mi buzi? O! O! Jezu! Słuchajcie, to naprawdę jebie. Jakby pies ci mordę lizał. Jak potrzebujecie przefiltrować organizm i nie potraficie się zmotywować do picia wody, to zachęcam serdecznie do... Dolej mi trochę. Wiesz co, ja mam najgorzej, ja mam takie zęby, taki kształt od spodu, gdy ta... to tam na... Wiesz, teraz ta ślina jest taka...
Mogłabyś zagrać w psa. Pasikowskiego. Fouchar. Pinball. O nie, po tym kolorze widzę. Patrzymy, co to jest? O, to rzecz rybka albo wrzaskininka. Albo rybka, albo ptka. Nie. Ja się boję za psa gryźć. Jo, tego się, przed przegryzieniem. Jakby ci ktoś napierdział w usta. Pierdowy. To co jest? Jajco, ale takie jajo kury stare. Pomarańczowa. Przygryzę. Jednej dobrej. Już nawet nie czytamy. Ja nie rozgryzam. Rozgryź. Daj tą serwetkę, nie się zaraz odgryz. Co to jest? To jest trawa? Była trawa jakaś. Co to było? Zepsuty ser. W ogóle nie. O, śmierdzące skarpety mogą być w tej. Albo tutti frutti, albo śmierdzące skarpety. Pokaż, jaką ty masz. Drugi raz na to trafiłam. Jakby ci barchlak pierdził. Śmierdząca skarpeta. Ten zapach nie jest dobrze oddany. Uwierzcie mi, kiedyś byłam na obozie harcerskim. Nie ja byłam harcerzem, ale byłam na obozie harcerskim. Ja pamiętam, jak pachniały takie skarpetki postawione prosto przy łóżku. Po tygodniu padania. Ty, boisz mi do skarpet? Weź się, obok tapciana stoją. Proszę, boję przegryźć. Mhm. Dobra. Ale gryźmy i nie pokazujmy, czy jest dobra, czy niedobra. Wytrzymajmy jak najdłużej. Na dosę. Kokos. Kurde. Smakowało z kwaśnym mlekiem? Nie! Ale kuchnę. Wdechnie, ja ci kuchnę, ty zrobisz jak pies. Bo ja mam dobre. Jeszcze raz. Czułam. No czułaś. Nie czułaś. Ale teraz nie wiem, czy to za zapach. Czy z tej pastylki, czy nie. Nie było czuć. Kokos jest taki trochę sztuczny. Jakbym płyn pod prysznicem. O Jezu, nie popłać, jest sztuczny kokos. Weźmiemy czarną. Czarna dla mnie może być niedobra w obu przypadkach, bo albo to jest jakiś, nie wiem, śmierdzący spray. Albo lukrecja. Co to jest, Julek? Co to jest? No pierdowy gaz, dla mnie na wszystkich się... Pierdę? Ja mam wrażenie, że jak się przegryza, to ze środka wylatuje taki gazik, taki rybów. Yeah. Tak samo jak psy puszczają boki, leży ci po prostu przy nogach, siedzisz na kanapie i słyszy tylko takie... Może być dobry. Lukrecję lubisz? Nie. To polubisz. Nie, gdzieś może być dobry. Lukrecja będzie smaczniejsza. Lukrecja? Lukrecja, bo byś ci nie smakowało. Królicze cekło, tak? Kurwa, jak nie trzeba być głupem, żeby pytać o to dwie dychy i tego próbować, to jest możliwe.
chodź. Nie, nie. No popatrzmy się. No nie mogę, nie chcę czarnej. Już czarna to są pierdy i rówecznie. Żółtą. Nie, już jadłam taką. To tą, tej nie jadłaś. Jadłam taką. No nie, no weź, jedz. Bądź grzeczna. A ja sobie wezmę czarną jeszcze raz. Sztuczny smak banana? Znowu? Ale ona jest dobra! Gryzie, 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 gryzie i nagle... Karina, no jedz! No jedz! Trawnik. Ale słodki. Ale trawnik. O. Co masz? Cytrusowo orzeźwienie, kurwa. Jebie ci tym rzadkim za to. Ja już więcej nie jem. Nie chcę pojedynku. Nie. No weź. Nie. No weź. Nie. No spróbuj. Będzie dobra. To może być dobre. Może być popcorn maślany albo coś. Mam popcorn maślany. Ale popcorn maślany jest niby dobrym smakiem, a jest obrzydliwy. Ale... Chciałam powiedzieć, że nasze fasolki wszystkie są niedobre. Może ze trzy były dobre. Obrzydliwe były. Obrzydliwe, przysięgam. Mam ohydne. Mm. Ale cały czas... No pop... No, czapi. A u mnie? Ten popcorn. 20 zł. Nie polecam. Do... Tak, dla gości można taki kupić i postawić. Okej. Okay. Ale pani wyjdzie, jak postawicie pod stołem swoje brudne soksy. No nie, ale będą smakują tak, że tak powiem, kulturalnie i bardzo poprawnie po angielsku. What the fuck? W sumie to taki luźny vlog z fasolkami, bo chciałyśmy je spróbować chociaż raz w życiu. Zamiast tych fasolek wolę... A wege tak dobra, wolę wegetę. Wolałabym zjeść kotleta w wegecie niż te fasolki drugi raz. Chociaż... Nie. Kochani. Dziękujemy wam za to, że poświęciliście nam chwilę, by obejrzeć nasz cudowny, beznadziejny, totalnie bezsensowny film o żarciu czegoś, co jest drogie, niedobre. Drogie. Dla kretynów. I... No debilki, no debilki. Tak, no. Kochani, dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Zapraszamy was do obejrzenia wszystkich pozostałych naszych filmów. Jeżeli podobał wam się nasz film, to dajcie lajka, możecie zostawić komentarz. Możecie... I koniecznie kliknijcie przycisk czerwony z białym napisem subskrybuj i zobaczycie, co się wtedy stanie. A wtedy stanie się cud. A wtedy zaśpiewamy wam piosenkę o kremówkach. Tam chodziliśmy na kremówki do papieża po maturze. Tam chodziliśmy na burrito. Nie, Franciszek, nie może jeść burrito. Co nie jedzą? No burrito. Nie, to nie ta strona. Franciszek, nie, on nie będzie jak burrito. On jest z Argentyny. Jak na burrito? Burrito to nie argentyńskie. On nie chodził na burrito. Na empanadas. Tam chodziliśmy na empanadas. Tam chodziliśmy na YouTube do Los Angeles. Kliknij subskrybuj. Znacie suba daj? Suba daj. Suba tutaj daj. Znacie daj suba? Myślę, że to jakiś koreański apetyt. Dobra. Daj suba Mitsimoto.